Runda zasadnicza w Lotto Ekstraklasie wkracza w decydującą fazę. We wtorkowy wieczór mecz w ramach 28. kolejki zagra KGHM Zagłębie Lubin. Podopieczni Bena Vandila na własnym stadionie podejmą Górnika Zabrze. Yeah, it's difficult because in short time we play 3 games. It's about recovery, it's about games. But we see it individual. So everybody has an individual program. Now first is recovery about over for the first game we had already. Now we have to prepare them for the next game, and then it's again about recovery. But there are also players who play less, and they have to do their program to stay fit, because there's a moment that we need them. And also now with 3 suspended players, we need 3 other players. So yeah, everybody has his own program. Górnik, jaki my. Każdy będzie chciał zdobyć punkty, no ale tak jak mówiłeś, my walczymy o górną ósemkę, mamy dobre mecze za sobą i mamy cel przed oczami, że chcemy być w tej ósemce i trzeba być mocno zaangażowany, dawać siebie 100% i jak to potwierdzimy jutro, to myślę, że będzie dobrze. Piłkarki ręczne Metrako Zagłębia Lubin rozegrają drugi mecz rundy finałowej PGNiG Superligi Kobiet. W środę Miedziowe zagrają w Szczecinie z Pogonią. Lubinianki udadzą się do Szczecina jako lider rozgrywek. W ostatniej kolejce Miedziowe pokonały po rzutach karnych Start Elbląg. Teraz zagrają na wyjeździe z nieobliczalną Pogonią. Szczecin jest to drużyna waleczna, grająca dość szybko, bo mają szybkie skrzydłowe. Szybko przeprowadzają piłkę do kontry, do ataku. Grożą też rzutem z drugiej linii. No, ale wydaje mi się, że jeśli staniemy dobrze, tak jak potrafimy w obronie, to powinniśmy wygrać ten mecz. Pogoń ma matematyczne szanse na medal. Jednak w tej fazie rozgrywek zespołu z pierwszej szóstki czeka jeszcze sporo grania. Ja już powiedziałam na początku szóstek, to jest 30 punktów. 30 punktów to jest ogrom. Czasem 2-3 mecze mogą wywrócić tabelę. Ja absolutnie ani nie wieszam sobie medalu, ani nie powiem, że żaden z tych zespołów nie ma szansy na medal. Bo naprawdę wystarczy 3-4 kolejki szczęścia i drużyn z niżej notowanych i odwrotnie, nieszczęścia wyżej notowanych. Wszystko może się zdarzyć. Szczecin myślę, że tak zaczyna się budzić z zimowego snu. Na pewno podbudowany takim awansem do Pucharu Polski, bo właściwie w końcówce meczu spodziewam się oczywiście walki, spodziewam się sporo pracy, jeżeli chodzi o rzut z drugiej linii. Jest tam sporo rzucających i chętnych do rzucania. Środowy mecz w Szczecinie rozpocznie się o godzinie 18. W poniedziałek w Szkole Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica odbyły się dni otwarte. Szkołę odwiedziła spora grupa zawodników, którzy chcieliby uczyć się i grać w barwach legnickiego zespołu. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od prostej formy. Biegam i z każdym, z kim mijam, przybijam mocno, ale tak mocno pionę po piłkarsku i mówię swoje imię. Poznamy się i będziemy działać dalej. Proste? No to dawać, jedziemy. Hop. Teraz już piątka w górę, tak? I nie mówimy, dawaj, hop. Pierwsze wiosenne wydarzenie dla Akademii, przede wszystkim dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Dzień 1 kwietnia, dzień otwarty, czyli tak naprawdę zapraszamy wszystkich chętnych. Chcemy pokazać, jak nasz projekt, który składa się z klubu, z Akademii, ze szkoły oraz z bursy, wygląda w całości. Tak naprawdę ten dzisiejszy dzień jest zapoznaniem z funkcjonowaniem klubu, Akademii oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Dlaczego nie? Na pewno lepsza szkółka i lepszy rozwój, żeby pójść w naszą karierę. Chciałem zawsze być piłkarzem, no to przyjechałem tutaj. To będzie łatwiej stąd zostać piłkarzem. Jakie nadzieje? Wielkie. Naprawdę w dzisiejszym dniu treningowym wzięły udział osoby z roczników od 2010 do 2002, czyli mieliśmy cały przedział praktycznie szkoły podstawowej oraz liceum. Kluby różnorodne z województwa, spoza województwa. Zdarzyły się osoby z województwa wielkopolskiego, czy też osoby z województwa lubuskiego. Jeśli chodzi o ilość, jesteśmy bardzo zadowoleni z frekwencji. Od początku funkcjonowania szkoły w dniu dzisiejszym była ta frekwencja zdecydowanie najlepsza, około 120 osób. To były wydarzenia sportowe. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.